Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z tej strony Dominik Games Poland. Witam was i to jest kolejny właśnie odcineczek z naszego single playera, single domino playera dokładniej. I dzisiaj w sumie moglibyśmy pogarniać po części te korytarze w Netherze, bo one mi się strasznie nie podobają, te tunele lodowe w Netherze, te lodostrady. Byśmy na przykład wymyśliłem sobie teraz, że wykorzystamy shroomlighty, żeby to ładnie oświetlić, żeby było jakieś oświetlenie i przy okazji udekorujemy to, może jakieś wstawki z netherowego drewna zrobimy. I przede wszystkim, ludziska, damy oznakowania do różnych miejscówek, tak jest. Podpiszemy te wszystkie miejscówki, na przykład tą tutaj. Nazwiemy domek przy wiosce przemysłowej, czy coś takiego właśnie. Stronghold. Już mamy wioskę świąteczną, farmę totemów trzeba będzie podpisać. I ogólnie takie rzeczy. Więc właśnie na timelapsie bym sobie to poogarniał. Ja sobie też przed chwilą cegiełki ogarniałem na dobudowywanie tych naszych tych właśnie naszych mam tu netherowe drewno, ale to jest takie dobra, najwyżej się na pewno tak, będę potrzebował masę netherraka i może netherbrick. Może jakieś netherbriki wykorzystam. Coś takiego bardzo netherowego, nie? Najwyżej kiedyś się będzie latało po twierdzach za cegłami. Ale ogólnie chodzi o to, żeby właśnie upiększyć ten nasz nether hub. Bo on wygląda jak wygląda. I pierwsza rzecz, zrobić jakieś drogowskazy do różnych miejsc. Tak, i na przykład właśnie zaczniemy od sobie od tego tunelu. Podmienimy cały ten piasek dusz na jakiś. Właśnie pójdziemy po jakieś grzyby i tutaj właśnie ten dusz room light, jakiś cały ten kwarc wykopać, by to tak nie wyglądało. Te dziurska tu pozalepiamy. I na przykład tu, w tym miejscu można by zrobić o, i tu można by tak co 3 netherbricka dać. Tak by na przykład właśnie co 3 bloki i w tych miejscach byłyby światło grzyby. Z jednej strony przynajmniej na razie. I na razie ten właśnie tunel tutaj długi zrobimy. Spróbujemy część tuneli tutaj ozdobić. Więc ja sobie polecę tutaj do pobliskiego lasu, który mam tutaj chyba. I pozbieramy te właśnie światłogrzyby, te grzyby światłowe, więc widzimy się po timelapse. I co? I cześć. We'll be right back.
tam po godzinnym timelapsie wymyśliłem sobie tutaj design. Właśnie, zapomniałem wam tu pokazać. Tu jest jeszcze zejście do kopalni. Nie chcę teraz tam zeskakiwać, bo mi brakuje fajerwerek, to bym nie wyleciał stąd. Ale tutaj ogólnie zrobiłem sobie kopalnię. Jak pamiętacie na live. Zapomniałem wam jej ostatnio pokazać. No i mamy to w stronę tutaj piramid. Zacząłem, jak widać, było widać na tym lapsie, design tego tunelu tutaj. Też pouzupełniałem jakieś dziurska, które tu były. Aha, bo tu jest odbicie do fortecy, to tam mi się przyda, bo będę robił ten. No i właśnie ten tunel lodowy, tu mi glowstone'a chyba brakło. I wymyśliłem sobie taki właśnie design, że dwa różne typy oświetlenia po dwóch stronach, żeby nie było tak, że jest jeden typ oświetlenia, bo to też gównowato wygląda. Natomiast zrobiłem to w ten sposób, że zrobiłem tu sobie, o, to jest jakoś niżej, to czekajcie, zalepimy to. No właśnie zrobiłem to w takim designie, że z jednej strony jest Shroomlight, z drugiej strony jest Glowstone i to tak ciekawie dosyć wygląda. Myślę, że cała ta wszystkie lodostrady na mapie tak będą wyglądały. Bo to dosyć ciekawie wyszło. Tu już zacząłem kolejne tutaj sekcje właśnie. Tylko tu już oczywiście mi zabrakło glowstone'a, to będę musiał kupić od villagera. A już też na razie przeróbkę tego jakby tunelu zrobiłem na tym odcinku między odbitką do Strongholda a tamtym zamkiem. Ale będę cały ten Nether Hub przebudowywał. Więc ocencie, jak wam się podoba design. Może jeszcze wstawki z kwarcu by tu były. No zobaczymy, jakiś wzorek taki fajny wymyślimy. No i co, ja na tle pięknego nowego tunelu netherowego się z wami żegnam. Będziemy to jeszcze przebudowywać. Ale jak dla mnie to wygląda, spoko. Ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się, no i cieplutko i cześć.